Państwa serdecznie, wszystkich zgromadzonych mieszkańców. Dlaczego się spotkaliśmy dzisiaj? Bardzo mi zależało na tym, żebyście Państwo przyszli, ponieważ jutro będzie sesja budżetowa, na której Rada Miejska zabierze kolejne pieniądze z budowy przychodni. Bardzo się ucieszyłam, widząc Państwa radnych tutaj, pana Barana i dwóch panów Wandyczów. Szkoda, że teraz odeszli. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć i zaprosić Was gorąco na sesję, ponieważ to, co się tutaj dzieje, jest trochę niezgodne z tym, co Państwo chcieliście, to, czego oczekiwaliście. Mówiłam o tym na sesji 10 marca, kiedy odbyła się tutaj u Państwa w ośrodku, w świetlicy wiejskiej, że niezbędne jest zabezpieczenie środków na remont świetlicy wiejskiej, która jest w bardzo złym stanie. Już wtedy przewidywałam, że działania, które prowadzone są przez obecną władzę, doprowadzą do tego, że przychodnia będzie nieczynna. Świetlica, przepraszam, świetlica, czy przychodnia, bo pani przychodnia powiedziała świetlica. Tak, nie chodzi, rozmawiamy o przychodni, tak, tak. Mówiłam, że w świetlicy była sesja. 10 marca była sesja w świetlicy wiejskiej i rozmawialiśmy właśnie o przychodni. I wtedy usłyszeliśmy, że no, to jest niecelowe działanie, że bardzo źle, że absolutnie żadnej naprawy bieżącej przychodni, że tylko i wyłącznie nowa. I wtedy podjęto uchwałę, gdzie zabezpieczono 1,5 miliona złotych na budowę tej przychodni. Ja tutaj chciałam Państwu zobrazować trochę, jak to wyglądało. Jak to wyglądało? Na tej sesji, na której tutaj byliśmy u Państwa w świetlicy, złożyłam wniosek o zabezpieczenie środków na remont ośrodka zdrowia w Trzebnicach. Chcąc uniknąć właśnie tego, co stało się od paru tygodni, że przychodni Państwo w ogóle nie macie. Obiecano Wam 1,5 miliona złotych na budowę tej przychodni. Już było to zabezpieczone, widzieliście Państwo liczby w budżecie, ja też je widziałam, to były pieniądze wymyślone. Obecnie w budżecie już jest ile? 960 tysięcy złotych. To jest kwota, którą macie Państwo zabezpieczoną na dzień dzisiejszy. Jutro, bo to już któryś raz zabieramy pieniądze, jutro będziecie Państwo mieli w budżecie zabrane kolejne pieniądze i zostanie już tylko 695 tysięcy złotych. Za tyle przychodni nie wybudujemy. W międzyczasie rozpisany został przetarg na budowę przychodni. Najbardziej atrakcyjna oferta, która została złożona, opiewała na przeszło 1,7 mln złotych. Zadeklarował w przetargu, że jest skłonny wydać na tę inwestycję 1,2 mln złotych. Więc już brakuje przeszło 500 000 złotych. Za tyle przychodni nie zbudujecie. My nie zbudujemy. Ta inwestycja była tylko po to, żeby Państwa uspokoić, uciszyć, trochę wprowadzić w błąd, ale mało tego, jutro będą zabrane kolejne pieniądze, dlatego ja apeluję do Państwa i zapraszam gorąco, zapraszam na sesję, może Państwo jesteście w stanie znaleźć argument, bo moje argumenty we wniosku i prośbie jeszcze wtedy o zabezpieczenie i spokojne poszukiwanie środków na budowę tego ośrodka, bo ja rozumiem i zdajemy sobie sprawę wszyscy, że ta przychodnia tu jest potrzebna, ale manipulowanie kwotami w budżecie no nie jest dobrym wyjściem, a szczególnie dla Państwa, gdyż zostaliście bez przychodni. Po pierwsze, w tym budżecie, który obowiązuje aktualnie, zostanie już jutro tylko 690 tysięcy złotych. Mało tego, przyjmiemy jutro budżet na rok 2020, gdzie na Waszą przychodnię już zabezpieczono tylko 500 tysięcy. Także jutro podjęte zostaną dwie uchwały, pierwsza zmieniająca obecny budżet, a druga na rok 2020, gdzie na przychodnie zostanie 535 tysięcy. Mam tutaj przed sobą protokół z sesji, która się odbyła tutaj u Państwa w świetlicy, gdzie pan Piotr Wandycz, przeczytam dokładnie, bo to są słowa z protokołu, który Biuro Rady opublikowało w BIP-ie. Radny Piotr Wandycz podważył zasadność wydawania 200 tysięcy na wyremontowanie budynku ośrodka w Trzebnicach i stwierdził, że ta kwota wystarczy na wyremontowanie piwnicy. Świetnie, no to na co starczy 530 tysięcy, które macie w budżecie? Ja jestem tutaj po to, żeby sprawić, żeby dopilnować, żeby po pierwsze Państwa zaprosić, a po drugie chciałabym, żebyście wiedzieli, że my jesteśmy z Wami, z ludźmi, chcielibyśmy, żebyście tą przychodnię mieli. Co Państwo myślicie o tym? Bo wiemy, że odbyło się spotkanie,
Natomiast po tym spotkaniu już dzieją się kolejne roszady finansowe. Przetarg został rozstrzygnięty w takim sensie, że wiemy, ile kolejne firmy zaproponowały, za jaką kwotę wybudują ten ośrodek, natomiast tych pieniędzy nie ma w budżecie, więc umowa nie zostanie podpisana, ponieważ taka jest procedura finansowa, że jeżeli umowa będzie podpisana, muszą być środki w budżecie, a ich nie ma. Dlatego apeluję do Państwa, żebyście jutro wzięli udział w sesji i wytłumaczyli, że to jest niezbędne, aby ten ośrodek drzewa tutaj funkcjonował. To wszystko, co ja miałam dla Państwa do przekazania, także chciałam, żebyście Państwo opowiedzieli swoje zdanie. Tam są radni pana burmistrza Kulczyńskiego. Chciałam zaprosić do dyskusji. Tutaj nikt dyskusji nie zamyka. Tutaj jest otwarty. Jesteśmy przyjacielsko nastawieni do Państwa i oczekujemy tego samego. To znaczy tak, pierwsza rzecz, bo troszeczkę mi tutaj, że tak powiem, hipokryzją zajeżdża, ponieważ pani ostro na Facebooku wypowiadała się, że pani jest przeciwna tej budowie tej przychodni. Są pilskie, które do mnie dotarły, jak pani opisywała, że na garstki osób, na garstka osób to jest szybciej. Bo pani też może się czuje, że to jest garstka, ale to nie jest garstka osób. Nie? Następna sprawa, w tym samym też poście pani opisywała, wysyłała darmowymi autobusami do Chocianowa albo do Lublina do lekarza. Można sobie dojechać. To pani pisała. Mieszkańcy chcieli. Pisała pani też w poście, że to jest 1,5 miliona utopione w błoto. Tak pani też pisała. Teraz pewnie pani co innego mówi. Pani jest zadowolona w tej swojej pani wypowiedzi pisanej na Facebooku. Ostro krytykowała budowę tej nowej ośrodka zdrowia, bo nie przychodni, tylko ośrodka zdrowia. Chętnie odpowiem panu. Jestem tutaj. Także mówię, nie wiem, czy pani dla pewnego grona osób tak mówi, dla pewnego grona tak, czy się zmieniły pani już teraz poglądy. Następna sprawa na temat remontu tego ośrodka zdrowia. Właśnie w tej świetlicy, bo pani tak powiedziała o tej świetlicy, teraz coś w głowie utkwiła ta świetlica. Jeżeli chodzi o remont, to nie ma najmniejszego sensu. Przede wszystkim jeden powód jest. Szambo. Tutaj nie ma szamba. Za czasów panowania pana Kowalskiego, teren, na którym jest szambo, został sprzedany. Jest teraz na terenie prywatnym. I w każdej chwili ta osoba robi, proszę opuścić ten teren, likwidujemy szambo. Szambo jest na terenie prywatnym. Budowa nowego szamba nie ma największych szans, ponieważ to, co obwarowane też jest pewnymi warunkami technicznymi. Jest to rozporządzenie ministra infrastruktury, które określa odległości od dróg, od budynków. Póki coś istnieje, to może istnieć. Natomiast jeżeli coś na nowo budujemy, musi być to zgodnie z projektem. Także nie ma tu najmniejszych szans, żeby szambo postawić. Pewna osoba powie, koniec, nie mamy ośrodka. Następna, już nie mówię tutaj o warunkach przeciwpożarowych, bo to pod kątem nawet warunków przeciwpożarowych. Jest obiekt do zamknięcia. Niespełnione to są żadne. To jest bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Obecnie ośrodek. Także tutaj nie było najmniejszych szans, żeby to wyremontować. Tyle, co miałem do powiedzenia. A jeżeli chodzi o to, że środki jutro zabiorą na przychodnie i kwota, która została, to co pan o tym powie? Ja nic na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem. Dlaczego? Nie wiem, do tego się nie powiadam. Ale czego pan nie wie? Ja mam liczby, ale to są tylko powiedziane przez panią liczby, także ja tutaj nie widziałem tego, nie znam, dlatego na tą chwilę się nie wypowiadam. Dobrze, ja się mówię, wypowiadam na temat faktów, które miałem okazję przeczytać, to co pani jeszcze powiedzmy ponad pół roku temu pisała, że pani była zdecydowaną przeciwniczką. To nieprawda, tak państwo tak, tu przekazujecie taką retorykę. Nie, dlaczego, ale to jest wszystko print screen pani wypowiedzi. Budżet, pan nie wierzy. Ale to chodzi, to możemy się wymienić tym budżetem. Ja pokażę też mieszkańcom, co pani pisała na temat właśnie tego ośrodka. Jeżeli to pisałam, to jest jawne, to każdy może zobaczyć. Oczywiście, no i teraz, tak i czy ale tego nie było, czy... Pomocność jasna. To ja bym chciała się tutaj odnieść. To, o czym pan mówi, na pewno zawsze krytykowałam pomysły. Ja bym prosił też dla mnie nie robić zdjęć, dobrze? Jeżeli to, o czym pan mówi, to było tylko i wyłącznie prognozowanie i przewidywanie tego, co się stało. Te 1,5 miliona, które było zabezpieczone, które w ironiczny sposób przedstawiałam, ja po prostu wiedziałam, że tych pieniędzy nie ma. I to okazało się prawdą. Drugą rzeczą prawdziwą okazał się fakt, że ośrodek został zamknięty, mówiłam to 10 marca. Przeczytam wniosek, pan mówi, że remont nie. Dlaczego nie? Można byłby czas, żeby spokojnie budować. Ale to szambo, proszę mi powiedzieć.
jeżeli chodzi o Pana wypowiedź w kwestii takiej, że są protokoły z sanepidu, czy z jakichś służb, o których Pan mówi, czy Pan te protokoły widział, bo ja... Ja nie powiedziałem o żadnych protokołach z służb. Proszę Pani, proszę nie wciskać mi w usta słów, które niewypowiedziane były. Mówił Pan, że jest do zamknięcia, bo są jakieś to znaczy, dokumenty. Ja nie powiedziałem, że dokumenty, o żadnych dokumentach, ja proszę Pani nie mówiłem. Proszę powtórzyć, jak Pan powiedziałem z tego względu, że biorąc pod uwagę teraz konstrukcję tego obiektu, stropy drewniane, klatki schodowe, że są wykonane z materiałów palnych, na tą chwilę jest to w myśl rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przyrody i budynków innych obiektów budowlanych terenów, jest to obiekt do zamknięcia. No a na jakiej podstawie Pan to twierdzi? Ma Pan jakiś, do tego jakiś dokument, protokół? Czy Pan jako strażak powiedział 25 lat służby Państwa jest Straży Pożarnej, także coś mam pojęcie na ten temat. To Pan ze strony Straży Pożarnej, ja natomiast zwróciłam się do sanepidu z prośbą o protokoły pokontrolne przychodni w Trzebnicach i ze strony stanu tego ośrodka jest owszem w złym stanie, ale nigdy protokół pokontrolny nie zawierał żadnych uwag. Żadnych uwag ze strony sanepidu. Ja zwróciłam ale się osobiście... Ale o szambie teraz, proszę odnieść się do szamba. Proszę Pana, do tej pory ta przychodnia funkcjonowała, została zamknięta ze względu na brak ogrzewania, nie ze względu na to, że tam jest szambo. Poza tym jeszcze chcę powiedzieć... Ale nie chce Pani cały czas na mój temat odpowiedzieć. Teraz jest to na terenie prywatnym. Tak jakby ktoś na moim terenie postawił sobie, czy na Pani terenie. W pewnym momencie robimy pstryk, jest zakaz, powiedzmy, korzystania z tego terenu jako szambo. I co wtedy robimy? No to ja już mówię. 200 milionów poszło w remont tego. Kto da? 200 tysięcy, przepraszam. 200 tysięcy poszło na remont tego ośrodka. W jednej chwili właściciel tego terenu, na którym jest szambo, które zostało sprzedane, ten teren został tym szambem sprzedany, wypowiada możliwość użytkowania tego, zamyka to szambo. I co wtedy z obiektem? No ja już mówię, takie rzeczy w ogóle przede wszystkim należą do włodarza. Ale jak do włodarza? Ale ktoś tutaj podrzucił kukułcze jajo, sprzedając ten teren. Ja nie miałam w tym swojego udziału, natomiast gdybym ja była gospodarzem tego terenu, na pewno próbowałabym ten problem sprawdzić i spróbować rozwiązać go polubownie dla mieszkańców, dla dobra mieszkańców. Natomiast chcę Panu powiedzieć i Państwu, że w tym momencie, zanim przychodnia nowa miałaby powstać, a jeżeli powstanie, to będą lata, na pewno dwa co najmniej, albo więcej, jeżeli w ogóle powstanie, to na pewno do tego czasu można było wyremontować, gdyż tak jak pisałam wcześniej, przeczytam to jeszcze raz, zwróciłam się, to był mój wniosek, zwracam się z wnioskiem do burmistrza miasta i gminy Chocianów, który ma stały kontakt z redaktorem portalu sprzyjającego władzy Chocianowskiego Info, o zaprzestanie publikowania zdjęć i artykułów ośrodka zdrowia w Trzebnicach, w tym tych ze strychów czy piwnic. Działanie takie było formą powiadomienia sanepidu i zapewne wzbudziło zainteresowanie problemami w ośrodku zdrowia, co było niegodne, biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy powinni mieć stały dostęp do opieki zdrowotnej. Burmistrz jest odpowiedzialny za stan, w jakim znajduje się obiekt, a co za tym idzie, ponosi winę za problemy z tym związane, które w efekcie, doprowadzą do zamknięcia ośrodka zdrowia do czasu zmienienia nieprawidłowości. Poprzedni burmistrz zabezpieczył na sesji w listopadzie kwotę 120 tysięcy złotych celem wyremontowania tejże przychodni. Niestety burmistrz Kurczyński nie dopełnił czynności z tym związanych i do remontu nie doszło. Dziś, czekając na budowę nowego ośrodka zdrowia, mielibyście Państwo działającą przychodnię. Nie macie. Macie darmowe autobusy. No niestety, czy te godziny pasują, żebyście Państwo pojechali do Lubina albo do Chocianowa, albo do Dentysty do Parkowa? No bo taki jest stan na dziś. Nowa przychodnia, to były moje słowa w marcu, jeśli w ogóle zostanie wybudowana, powstanie nie wcześniej niż w połowie trwającej kadencji burmistrza. A stara przychodnia będzie nieczynna, co doprowadzi do trwałego zablokowania możliwości korzystania z przychodni przez mieszkańców Trzebnic i Chocianowca. Swoim nieprzemyślanym działaniem lub chęcią zaistnienia wspólnie z obecną władzą zadziałali. Ja specjalnie to rzuciłem, żeby zabrać. Zadziałali na szkodę interesu publicznego i doprowadzili do sytuacji, w której ukarani zostaną mieszkańcy, których pozbawi się możliwości korzystania z usług zdrowotnych. Wnoszę, aby niezwłocznie wszcząć procedurę przetargową dotyczącą ogłoszenia przetargu na wykonanie generalnego remontu przez firmę zewnętrzną, uprzednio dokonując odpowiednich zmian w budżecie i zabezpieczając na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Dziś byłaby działająca stara przychodnia i byłby nowy projekt w toku, byłaby nowa przychodnia, na którą byłyby środki. Przypominam Państwu, że to, mówi Pan, że Pan nie wierzy, to proszę, zapraszam jutro na sesję, zobaczy Pan sam,
jak mieszkańcy głosują, jak radni w tym z Państwa okręgu głosują. Jest Pan Sołtys, zapraszam. Zostanie Wam w budżecie na rok 2020 535 tysięcy i to gwarantuje, że to będzie taka kwota po jutrzejszej sesji. Za tyle przychodni Pan nie wybuduje. Jak Pan Piotr Wandycz powiedział, że można wyremontować za 200 piwnice, to tu zrobicie piwnice i poddasze i to wszystko. I to wszystko. Dlatego zachęcam, żeby jutro przedstawić swoje argumenty, bo my wiemy, ja chciałam, co we wniosku ewidentnie jest pokazane, żebyście Państwo mieli dostęp do opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. A to polityka propagandowa i udawanie, że zabezpieczamy 1,5 miliona doprowadziło do tego, że dziś jesteście bez przychodni. A jutro dostaniecie na rok 2020 535 tysięcy i co za to zbudujecie? Najtańsza oferta według projektu, który na banerze wisiał, to jest 1 780 000 zł. Prawie 1 800 000. I co wy... I pan burmistrz przeznaczył już teraz tylko 1 200 000. W budżecie macie 500 tysięcy. Wolne środki? Jakie wolne środki? Oczywiście będziemy przyglądać się tym wolnym środkom. Jeżeli takie będą, będziemy apelować, żeby trafiły na waszą przychodnię. Ale proszę sobie uzmysłowić, że tyle dostaniecie jutro. Dlatego zapraszam Państwa na sesję, żebyście to Państwo wy przedstawili radnym i burmistrzowi argumenty przemawiające za tym, bo my, jak widać, nie mamy mocy sprawczej, żeby go przekonać. To znaczy ja tutaj nie przyszedłem z tego powodu na to spotkanie, żeby tam powiedzmy atakować politycznie, ale ja pierwszy raz nie chodzi o atak polityczny. Ja się pierwszy raz pojawiam publicznie na jakimś takim spotkaniu otwartym. Tylko mi chodzi tylko i wyłącznie o przychodnie. Gdzie moja mama też jest chora, też potrzebuje tej pomocy. Ja tylko tutaj poszedłem, tylko widzi pani. Nie wiem, ja się cieszę, że pani tak jest teraz za przychodnią, tylko że jeszcze 8 miesięcy temu pani ostro jechała, żeby nie budować tej przychodni i jest to napisane, proszę pani. To nie są tylko słowa, które gdzieś tam zostały rozwiane przez wiatr. Bardzo proszę, tylko tutaj jest mój wniosek. Proszę nie nagrywać mnie i proszę nie publikować mojego wizerunku, dobrze? Tutaj jest mój wniosek, przeczytałam wniosek, został złożony na sesji. I teraz pani, ale ja mówię to, co było 8 miesięcy temu. To było 8 miesięcy temu. Rozpisywała się pani na temat, żeby... To było 8 miesięcy temu. ...sobie mieszkańcy Trzebnic mogą dojechać do Lubina. To jest prawda, proszę pani, ja mam to napisane. Ja mam, proszę pani, jest złożony oficjalnie wniosek. Udostępnić, panie redaktorze, to są print screeny zrobione. Oczywiście nie dam, bo tutaj są moi też znajomi, mogę tylko po prostu jeszcze w wycięciu tych znajomych, mogę po prostu gdzieś tutaj udostępnić to. Panie także Marku, 10 marca złożyłam wniosek sesji. Proszę powiedzieć, co pan sądzi o tym, że przychodnią dla 1,5 milionów zbudowaną dla prywatnego biznesu pana Kołosińskiego, dla garstki osób. Pani uważa, 700 osób to jest garstka. To nie jest 700 osób, to jest dużo więcej. No to widzi pani, jeszcze więcej, a pani to nazwała garstką. Czyli pani podważa to, co tego. Pani nazwała ponad 700 osób garstką osób. Następna rzecz. Przecież każdy chory może wsiąść do autobusu i tutaj do Chodzianowa, 14 km, od Lubina 12 km, do lekarza. Oczywiście. Także tutaj pani wysyła wszystkich tutaj, ale że zamiast budować nowej... Nigdy nie wypowiedziałam się w tonie, że przychodnia u państwa nie jest potrzebna. To jest błędne myślenie. Uważam, że powinien być punkt w każdej wsi. Ja przepraszam. Gdyby się opłacało, już dawno powstałaby w Trzebnicach nowa przychodnia. Oczywiście. Panie Marku, pani, jak uważasz, że się nie opłaca, to znaczy, że to już nie potrzeba. Proszę państwa, ponieważ ja się naprawdę, ja muszę iść do domu, chciałam być to, co ja myślę. I proszę mnie nagrywać i nie świecić, bo mnie to nie jest niepotrzebne. Ja mówię, na wybiegu młodym jestem. Od 6 lat jestem niesprawna, po mnie tego nigdy nie wchodzę, robię. Mam sparaliżowaną córkę. Dla mnie przychodnia tutaj jest najważniejsza. I dla mnie jest nieważne, że radni między sobą się kłócą, że radni między sobą czy z burmistrzem się handryczą. Dla mnie jest ważne to, żeby ludzie nie musieli właśnie jeździć do Lubina i do Chocianowa. W Chocianowie czekają po kilkanaście godzin, w Lubinie to samo, a przecież są tacy, którzy nie wsiadają do autobusu. Na przykład moja córka, ja potrzebuję mieć lekarza na miejscu, który mi przyjdzie w każdej chwili. A tu był poniedziałek, środa, czwartek i piątek, był zawsze jeden lekarz. Dzisiaj proszę mi powiedzieć, kto przyjedzie do mojego dziecka. I dla mnie jest nieważne, czy będzie 1 złoty, czy 4, bo to trzeba zabezpieczyć, ja to rozumiem. Ale nie ma pieniędzy. Ale można... Kłamiemy ludzi, że są. Wie pani, ja się w politykę nie bawię, bo ja przez to dostałam tak w skórę, że ja nie będę mówiła, co ja o pewnych sprawach myślę. Naprawdę.
Ja mówię to, co mnie boli. Wszyscy, a może pójdziemy. Gdyby ludzie, nawet ludzie ze wsi, pomyśleli logicznie i faktycznie na przyszły rok miałaby ta powstać przychodnia, zacząć, to można było pojechać do dyrekcji MCZ Medicusa i poprosić pana dyrektora, czy tam prezesa Kwaśniewskiego, żeby obić to wszystko elegancko, nawet w tej starej przychodni, żeby obić to folią i zostawić tak jak było w zeszłym roku. Pomieszczenie dla pielęgniarki i pomieszczenie dla lekarza. Co prawda był tam tło, ale ten lekarz był na miejscu. I można było skorzystać. I można było korzystać. To trzeba dobrej woli ludzi, państwa radnych, pana burmistrza i pana Kwaśniewskiego. Ja byłam gotowa pojechać i przekonywać pana Kwaśniewskiego, że to jest ważne dla nas. Ale nikt więcej nie chciał. No młody się nie chciał. A co z tymi starymi? Ci młodzi też będą starzy. Jeszcze troszkę. I ci młodzi też będą tacy po 70 jak ja. I wtedy co? Będą płakać. Płakać będą. Więc mnie nie interesują opcje polityczne. Mnie nie interesują układy. Czego pani oczekuje teraz właśnie? Co to trzeba powiedzieć? Jak to zrobić, żeby ta... Proszę pana, słyszałem, że nie, dałam na 10 losowań w totolotkę. Jak wygram, to kupię kawałek ziemi, na której powstanie nie przychodnia, wybuduje dom dla osób niepełnosprawnych, a na dole będą 3 pomieszczenia dla przychodni. Jeżeli wygram, a jak nie to wygram... To ja się zapisuję od razu, nie? A pan nie od nas. No to nieważne. No ważne, proszę. Przyjmiecie mnie, no. Nie będę wam tu kręcił filmy. Nie, ale z gminy. Filmy są niepotrzebne. Nie, filmy są niepotrzebne. No ale pani, niech pani powie, pani, co teraz właśnie, no tutaj mówi pani, pani Ania, że zabiera pieniądze kolejny pan burmistrz. Z panem Kwaśniewskim, jak widać, no tutaj miał partycypować tym wszystkim, a jakoś tak, no nie wiem, co to się dzieje w ogóle. Nie wiem. Bo faktycznie zdrowie jest najważniejsze, bo też... Ja nie jestem wróżka. I dojazd, ja też o tym mówiłem wcześniej, dojazd gdzieś do jakiejś innej jednostki zdrowia, no to jest właśnie problem. Ludzie, którzy mają samochody, to nie mają problemów, natomiast ja mam problem, bo można, że kogoś ustawię prosić, czy nie dobrze. A ludziom tak zależy, jak... Ale to jest obowiązek gminy i moim zdaniem takie rzeczy załatwia się w pierwszej kolejności. No po to tu jesteśmy chyba, nie? Chodzi o nasze zdrowie i życie. A kogo pan tu widzi? Pan Marek, ja? Wie pani co, no nie wiem, no myślę, my to opublikujemy, a może... A wie pan dlaczego? Ludzie się boją? Nie, ludzie się boją. Część się boją, czy nie tak. A niech inni to zrobią za mnie. No to chociaż my robimy. Chociaż my robimy. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Może się ktoś wypowie tutaj z radnych? Zapraszam. Panie Wandysz! Porozmawiamy o grochówce? Jak jutro będzie to pracować? O, właśnie, o grochówce, chodźcie tutaj, bo ja zawsze mam problem z tą grochówką. No. I pan nie wierzy, ale proszę zapytać radnych, czy nie wszystko? Będzie jutro 535 tysięcy. Tutaj miał pan szefa komisji finansowej. Do samego końca pani mi nie, cały czas pani tego...